Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Dariusz Sobieski z Fundacji Subwenio. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Istnieją dwa typy nieśmiałych mężczyzn. Niektórzy uciekają wzrokiem na widok kobiety, która im się podoba, lub przyglądają mi się z ukrycia. Czują się oni śmieleni, albo tacy, którzy przypominają zadufanych w sobie playboyów, są przystojni, modnie ubrani, inteligentni, elokwentni. No i niestety nie podchodzą, nie rozmawiają, nie zapraszają na lody. Czyli nieśmiały ten, który... Znaczy obydwaj wiedzą, że są nieśmiali, tylko jedni nie sprawiają wrażenia nieśmiałych, drudzy sprawiają, a do tego jedni i drudzy... Znaczy jednych i drugich ta nieśmiałość hamuje. Wie pani, akurat do nieśmiałości to ja jestem dobrym rozmówcą, temat dla mnie, bo ja bardzo długo byłem nieśmiały, no a dzisiaj proszę bardzo... A co pana ośmieliło w takim razie? No więc zaraz dojdziemy do tego. A dzisiaj, no właśnie, 7 lat już tutaj przed mikrofonem, kamerką sobie gadamy i nawet się nie ją specjalnie, nie? Więc może najpierw zacznijmy od tego, co to w ogóle ta nieśmiałość jest, skąd się bierze, a potem, co można robić, żeby nas ośmieliło. I tak właśnie patrzę, jak ośmieliło. To jest ta kamerka, to pana ucięło w połowie, to ja poproszę, żeby pan wszedł i nam tutaj kamerkę ustawił A którą połowę mnie ucięło? Bo ja tak nie widzę. W połowie pana ucięło. Ale w połowę w poprzek, czy w połowę wzdłuż? Wzdłuż chyba, tak? To jest wzdłuż. Mhm. Zaraz pana tu poprawią. Wracając do tych nieśmiałych mężczyzn, tak? No właśnie, są nieśmiali. Skąd się to bierze? Jakby dwa takie główne podłoże tej nieśmiałości są. Czyli pierwsze podłoże to generalnie właściwości układu nerwowego, tak jak, znaczy on jest po prostu bardziej, nazwijmy to, wrażliwy ten układ, czyli bardziej wrażliwy na bodźce. I teraz nawet byle bodziec, mały, słaby, powoduje, że ten układ reaguje nadmiarowo, na przykład lękiem, nie? Czyli, o właśnie, widzimy dziewczynę chociażby, która nam się podoba, więc to działa, ale gdzieś... No, jesteśmy poruszeni tym widokiem, więc już jesteśmy nastawieni nadwrażliwie i rezygnujemy być może z nawiązania znajomości, czy w ogóle z jakiejkolwiek aktywności. Czy to znaczy, że ta kobieta jest na tyle atrakcyjna, że się boimy? Nie musi być kobieta, wie pani. Kobieta jest tutaj, ponieważ akurat te relacje są dla nas chyba jedne z najważniejszych, natomiast to nie musi być kobieta, bo czasami jest to grupa ludzi. A dlaczego to nie musi być kobieta? Bo jakby to jest, nieśmiałość jest niezależna od płci. Nie musi być zależna od płci. Teraz panu ucięło trochę pleców. Myślę, że jeszcze tu będzie poprawka. Ja się może przesiądę i będzie lepiej. No dobra, no i co dalej? W każdym bądź razie to może być tak, bo na przykład wystarczy, że jest więcej niż jedna osoba i też mamy blokadę w podejściu. Na przykład ile razy patrzymy, chociażby najlepiej to widać w szkole, wśród dzieci, prawda, gdzie mamy grupę, gdzie na przykład jest nowe dziecko, bo zdarza się, i ono nie podchodzi do grupy, bez względu, przy czym w tym momencie, kiedy dziecko ma lat 7, czy 8, czy 9, to płeć nie decyduje tak naprawdę, tylko decyduje, że jest grupa. Podobnie jest w zakładach pracy, że czasami też tak się dzieje, że pracujemy z kimś, jest przerwa, część ludzi idzie na tą przerwę, część nie, i znów część jest, tworzy grupę, gada, część gdzieś tam w kątkach sobie siedzi i swoje śniadanka wcina, prawda? Także ta nieśmiałość nie musi być zależna od płci. Jasne, tylko czy to, bo to się przekłada, ta nieśmiałość, na całe nasze życie. Na całe życie, tak. Ale czy ta nieśmiałość jest gorsza w stosunku do kobiet, jak jesteśmy zainteresowani kobietą, jak mężczyzna jest zainteresowany, natomiast no, coś go tam wstrzymuje przed na przykład podejściem, poznaniem kobiety, tak? A co innego w pracy? Czy możemy tu postawić znak równości? To znaczy, zależy na którym kawałku nieśmiałości, to znaczy przyczyny, emocje przeżywane przy tym i skutki, bliskie. Tak, to jest dokładnie to samo, wie pani. Mało tego, myślę, że pani nawet tutaj widziała. Mnie też się zdarzyło tutaj przyjść na przykład do pani z kimś, nie tylko z mężczyzną, ale i z kobietą, i siedząc gdzieś tam z zewnątrz, widziałem na przykład, co się dzieje z tymi dziewczynami przy mikrofonie, że ta nieśmiałość się włączała. Tam, o ile wiem, że normalnie są całkiem fajnie wygadane i potrafią mówić, tak zobaczyły to czarne tutaj takie małe, no nie, a to tylko mikrofon. Fonik,
prawda? Mhm. Czyli onieśmiela ludzi. Pewne sytuacje stresują. Sytuacje onieśmielają. Mało tego, jak zacząłem mówić, że jakby pierwsza część nieśmiałości to jest nasze wrodzone predyspozycje, czyli wrażliwość układu nerwowego, i druga część nieśmiałości to jest taka już wyuczona. No właśnie, pójdę, odezwę się, no powiedzmy, że powiem jakąś głupotę, nawet tutaj też może się zdarzyć, że w radiu powiem głupotę. W najgorszym wypadku, jeśli powiem głupotę, to te kilka tysięcy ludzi, których mam nadzieję, że w tej chwili nas słucha, pozdrawiam Państwa wszystkich, buchną śmiechem, że Sobieski głupotę powiedział, prawda? I tak naprawdę świat się nie zawali, ten sufit tutaj podwieszany mi na głowę nie spadnie, mikrofon też Darku, nie popsuje się chyba, chciałabym nie? jednak tutaj uzyskać od Pana taką odpowiedź na to pytanie, bo chcemy mieć mężczyznę. Kobieta chce być z mężczyzną i teraz jest nim zainteresowana, ale kobiety są przekonane, że mężczyzna, który jest bardzo atrakcyjny, przystojny, który jest właśnie takim przystojnym mężczyzną, modnie ubranym, inteligentnym, ale nie daje sygnałów, że jest zainteresowany kobietą, no to właściwie dla kobiety jest to sygnał, że ona nie jest na tyle atrakcyjna, że on nie jest zainteresowany, a może być odwrotnie właśnie, że jest zainteresowany. Ale nie ma śmiałości. Ta kobieta go onieśmiała. Jak ekscelencja w seksmisji, nie śmiała śmiałości do kobiet. W takim razie jak, bo on się boi, czego on się boi? No właśnie, to jest to, o czym zacząłem mówić, że druga część, że jeśli jesteśmy nieśmiali, już pomijając właściwości układu nerwowego, czyli to wyuczone, to co to jest ta nieśmiałość? Jest to lęk. Lęk przede wszystkim przed tym, żeby nie wyjść na śmiesznego. Tak naprawdę to jest lęk przed ośmieszeniem. Że ja taki super świetny, a kobieta może powiedzieć, nie, ja nie chcę się z tobą spotykać. Nawet o to nie, chodzi? To nie jest tak, że ja taki super świetny. Ja, na przykład Dariusz Sobieski, mogę się okazać ani super, ani świetny. Co z tego, że ja sobie myślę, że ja wygadany jestem, do radia chodzę, a później języka w gębie zapomnę, prawda, gdy mi się spróbuję zagadać do kobiety, która mi się podoba. Także tego się boję. Czy to jest ta pozorna pewność siebie? Znaczy, wie Pani, czy to jest to złudzenie właśnie? Pewność siebie, czy pozorna. On na przykład opanował pewne gesty, no chodzi tu o jakąś taką pewność w głosie, no ale w życiu prywatnym nie potrafi wykazać się taką inicjatywą podstaw, w relacjach damsko-męskich. Podstaw nieśmiałości leży lęk. To jest jako pewnik. To zawsze tak jest, że człowiek jest nieśmiały, bo tam u podstaw tego wszystkiego leży lęk. I jest kilka sposobów walki z lękiem. Pierwszy sposób to jest poddać się. Ręce w kolana, znaczy głowę w kolana. Bo nic złego mnie nie spotka. Tak, wtedy... Czyli nie ryzykować. To jest pierwszy sposób poddawania się temu lękowi. Drugi sposób. I kolejne sposoby to jest właśnie na przykład próby przezwyciężenia tego lęku. No i każdy z nas ma wypracowane jakieś metody. Wie Pani, to trochę jak kogut, który się rozkłada, albo indyk, rozkłada ogon, zaczyna piać, prawda? To jest moja żertka, ja tu najwyżej wlezę. I pokazuje się, jaki to jest duży i silny. Przy czym to jest też tylko objaw, prawda? To jest też tylko coś, co przykrywa lęk. To tak naprawdę przypomina to taki nadymany balonik. Wystarczy szpileczkę i zrobi pszit i już. I to wszystko opada. I teraz, no właśnie, i chodzi taki człowiek, no, człowiek balonik, nazwijmy go w ten sposób, nadęty jak balonik. I to jest przykrywka. To jest przykrywka. Dziewczyna mu powie, ty, ale żeś nadęty. I to wszystko... pada i co? I odwraca się, odchodzi. Oczywiście z rumieńcem na twarzy, prawda? Czerwony jak cegła. Ja już tutaj zamówiłem piosenkę. A czy to nie temat. Jest przypadkiem tak, że to w naszej kulturze się przyjęło, że ten mężczyzna zawsze jest odważny, nie boi się wyzwań, że pierwszy powinien zdobywać kobietę, że powinien dawać sygnały, że jest nią zainteresowany. I może to jest ten błąd. Wie Pani, bo to jest nasza kultura, ale to jest też, myślę, efekt patriarchatu, który istnieje na tym świecie od jakichś 10 tysięcy lat. Skoro my, faceci, światem rządzimy, to my wybieramy,
Mało tego, pewnie są kultury, nie wiem, na przykład tam, gdzie pozycja mężczyzny jest jeszcze silniejsza niż w naszej kulturze, że na przykład, zresztą są takie kultury, gdzie na przykład kobieta nie może odmówić, prawda? Z tym, że oczywiście tam, powiedzmy, religia reguluje jeszcze parę innych rzeczy, to, że na przykład to, że kobieta nie może odmówić, ale ona nawet nie ma okazji odmówić, bo nikt jej nie pyta o zdanie, tylko przychodzi ojciec i mówi, słuchaj, tutaj przyszedł pan Franciszek, właśnie cię kupił i proszę z nim iść. I ona nie może powiedzieć, nie, no tak, nie pójdę. W naszej kulturze tego nie ma. Poza tym w tej chwili to jest tak, że te sytuacje się odwróciły i to kobiety, z tego co ja słyszę, to kobiety na przykład wybierają mężczyzn. Sami mężczyźni mówią, że my czekamy, aż nas wybierze kobieta. Wie pani, ale w jakiś sposób to zawsze było, tylko może nie tak bardzo wyraźnie powiedziane. Ale się nie mówiło tego? Nie mówiło, ale nie mówiło się o tym. Mało tego, wie pani, jeśli próbowałem uwieść swoją koleżankę w liceum i ona mi dała kosza, co autentyczną historią jest, to tak naprawdę, no kto dokonał wyboru? No ona dokonała wyboru, bo wybrała mojego kolegę. Dobrze, nie? To jak poznać, że on jest mną zainteresowany? Kobiety zadają takie pytanie. Wie pani... Można czy nie? To chyba nie do mnie pytanie. Ja chyba nie jestem specjalistą od tego typu sygnałów mowy ciała, żeby poznać. Ja jestem specjalistą... Czyli nie da się poznać? Ja nie wiem, może się da, ale ja nie umiem. Może się da, ale ja nie umiem i tutaj przyznaję się przed mikrofonem. No to jeżeli pan nie umie, to znaczy, że nie ma chyba takiego sposobu, żeby poznać, czy on jest mną zainteresowany. Wie pani, ja to bym po prostu wprost zapytał, nie? Bo ja jestem zwolennikiem otwartej komunikacji. Czy radzi pan kobiecie, żeby zapytała? Znaczy, zapytała jak wprost, zapytała. A jeżeli on jest nieśmiały, no to można go spłoszyć. Można go spłoszyć, a jak nie zapytamy i jest nieśmiały, to też nie podejdzie. Ale na to samo może wychodzi. Zapytajmy w takim razie siebie, czy my chcemy nieśmiałego. No więc to jest... Bo jak on jest nieśmiały w relacjach damsko-męskich, to znaczy, że w innych też. Prawdopodobnie tak. Natomiast może być tak, że akurat te relacje są dla niego bardziej stresogenne niż na przykład relacje, nie wiem, z mężczyznami, z pracodawcą, czy na przykład w sporcie, prawda? Bo też są ludzie, którzy są na przykład bardzo nieśmiali w relacjach z kobietami, bo takich doświadczenie życiowe wyuczyło, a są fantastyczni w zupełnie innych relacjach i na przykład mało tego, ja też jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka, który jest na przykład fantastycznym mówcą, przychodzi do pani, jest fantastycznym rozmówcą i będzie z panią tutaj fajnie gadał, ale w momencie, kiedy skończy się audycja, wyjdzie na korytarz i będzie trzeba pogadać trochę inaczej, to dostanie małpiego rozumu i nie bardzo będzie potrafił gadać. Dobrze, nie? Bo to jest zadaniowo ustawiony wtedy. To mężczyźni nieśmiali wiele tracą, czyli co tracą? Przede wszystkim tracą możliwości, które wynikają z tych ich nieśmiałości, czyli na przykład tracą, zależy w jakiej sferze są nieśmiali. Jeśli są nieśmiali w stosunku do kobiet, to tracą możliwość wyboru. Znaczy pewnie prędzej czy później zostaną wybrani, tak jak tutaj mówiliśmy, przez kogoś, ale być może niekoniecznie przez taką kobietę, jaką chcieliby być wybrani, prawda? Także mało tego, skoro jest przekonany o własnej, bo tak naprawdę za tą nieśmiałością idzie lęk i pewne przekonanie. Przekonanie, że ja jestem niewystarczająco atrakcyjny dla kobiet, prawda? Takie przekonanie. Dla kobiet czy dla konkretnie tej, takiej kobiety? Konkretnie dla tej kobiety czy dla kobiet, bo generalnie to działa tak, że do większości kobiet wtedy się jest, powiedzmy, nie ma się tej śmiałości do kobiet, prawda? Więc nie tylko do konkretnej, ale pewnie im bardziej atrakcyjna, tym ta nieśmiałość rośnie, prawda? Także tak to wygląda, więc te bardziej atrakcyjne nie dostają. Mało tego, nawet bywa tak, bo przecież oczywiście cała, bo, wie pani, ja powiedziałem tutaj powiedzieć wprost, natomiast oczywiście trochę przesadziłem powiedzieć wprost, facet, ty mi się podobasz, co ty na to, prawda? Ale istnieje coś takiego jak flirt, akurat powiedzmy, psycholog może badać flirt, natomiast nie będziemy dawać wskazówek, tutaj myślę przy mikrofonie, w jaki sposób mamy flirtować. Chociaż może, ale to musiałbym się specjalnie do audycji przygotować, Panie Darku, żeby to czy robić. Czy to dotyczy mężczyzn w każdym wieku? Mężczyzn. Znaczy, czy to dotyczy młodzieży? O jakich mężczyznach my mówimy? O tej nieśmiałości. Ta nieśmiałość kogo dotyczy? Wszystkich mężczyzn w każdym wieku? Wszystkich.
wszystkich, może dotyczyć wszystkich, natomiast bywa tak, że z wiekiem nabywamy doświadczenia, wiedzy. Nabywamy wiedzy, nabywamy odwagi, zaczynamy na siebie patrzeć też w sposób obiektywny. Widzimy nie tylko, nie wiem, tak jak ja patrzę w lustro, mówię, o, mam odstające uszy, co kiedyś było dla mnie wielkim problemem. W tej chwili, no co, jak ktoś mi powie, powiem, no co, takie urosły, co mam sobie obciąć? No nieobecne, no, takie urosły i trzeba się z tym pogodzić. Czyli nie zwraca pan uwagi na rzeczy, które wcześniej irytowały, przeszkadzały, paraliżowały wręcz. W tej chwili jest to immanentna cecha Sobieskiego i Sobieskiego się bierze ze wszystkim, z odstającym uchem też, prawda? I jak komuś to podobają się inne cechy, to ucho zaakceptuje. Czyli wraz z doświadczeniem mamy możliwość wybrania, mamy szansę i korzystamy z tej szansy? Często bywa, do jakiego wieku trzeba czekać? Pani, to nie ma tak, że trzeba czekać. Ja myślę, że trzeba aktywnie próbować przeciwdziałać temu. Przy czym znowu do tego wszystkiego potrzebny jest czas. Jeśli, nie wiem, zamierzamy na przykład pobiec w maratonie, to do tego maratonu trzeba się przygotować, trzeba ćwiczyć. I przygotowanie do maratonu to jest ciężka praca, być może rozłożona na kilka lat. Ćwiczenie naszego umysłu, naszego mózgu, układu limbicznego, żeby nie bał się tak jak bardzo, jak się boi, na przykład w relacjach z kobietami, też trwa. Z tym, że jeśli zaczynamy to ćwiczyć świadomie, to będzie szybciej. Jeśli ćwiczymy to tylko tak przy okazji, to będzie trwało dłużej. Wśród niektórych może trwać nawet do końca życia i człowiek umiera jako kawaler albo panna, prawda? Bo przez całe życie był nieśmiały. Czyli można powiedzieć, że zakładamy maski. My kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że tak naprawdę zawsze zakładamy maski i pod maską kryje się zupełnie inny człowiek. Inny charakter, inna osobowość. Nie ta prawdziwa taka, która pani, może nam wejść. Ja nie lubię masek. Natomiast doceniam, że maska może być też pewnym rodzajem przykrywki na czas ćwiczeń. W ten sposób, że zakłada maskę. Natomiast sama maska jest też, nazwijmy to, rekwizytem do ćwiczenia. Jeśli zakładam maskę, nie wiem, macho, albo takiegoż pewnego siebie człowieka i zachowuję się jak pewny siebie człowiek, to było, nie było, ćwiczę zachowanie pewnego siebie człowieka. Prawda? I to jest tenżeż plus maski. Gorzej, jeśli to ćwiczenie, tak jak można się przetrenować w sporcie, tak samo i tutaj, że możemy zapomnieć o naszej, na przykład, bo bardzo często z nieśmiałością idzie wrażliwość, więc zapomnimy o naszej wrodzonej wrażliwości, przykryjemy to maską, ta maska nam wręcz przyrośnie do twarzy, że zdjęcie jej będzie niemożliwe i wtedy zamiast normalnego, być może nieśmiałego, ale też wrażliwego człowieka, stajemy się po prostu chamem, nie? Bo tak też bywa. Tak, i pod tą przykrywką tego chamstwa Przykrywki. Już wtedy nie ma przykrywki. To chamstwo staje się po prostu rzeczywistością. Faktem. Już nie umiemy zachować się wrażliwie, Powiedział pan ważną rzecz, że my się możemy pewnych zachowań nauczyć. Ależ oczywiście, że tak. Jeśli ja przychodzę do pani co środę i nie boję się mikrofonu, a pamiętam swoją pierwszą audycję w radiu, którą robiłem. Dawno temu, to był 90. chyba pierwszy rok, kiedy była moja audycja w radiu, jeszcze wtedy były magnetofony kasetowe, a jakżeż. Niech pani sobie wyobrazi, że o tym, że idę do radia, wiedział jeden, jedyny kolega, którego poprosiłem. Jarek, nagraj, bo wiesz, ale nikomu nie mówmy o tym, że ja tam byłem. On to nagrał, dał mi właśnie kasetę z nagraniem. Ja odtworzyłem, to wcale nie wyszło głupio. Natomiast jak sobie przypominam siebie na tej audycji, ten mikrofon, to był akurat wielki taki mikrofon z napisem jakieś tam radio, wszystko jedno jakie, prawda? Więc rzeczywiście bałem się potwornie, jak sobie przypomniałem, jak ja głupoty mówiłem, jak ja byłem spięty. Natomiast jak wysłuchałem tego, okazało się, że wcale to nie były głupoty. Tego spięcia wcale mikrofon nie wychwycił. Czyli też ważną rzecz pan poruszył, bo
ludzie, którzy na nas patrzą, kobiety, które patrzą na mężczyznę, mogą w ogóle tego nie zauważyć. Właśnie tak, ale my czujemy to. Ale my to czujemy. A dlaczego my czujemy? Nie jesteśmy pewni siebie. Najczęściej A dlaczego nie jesteśmy pewni siebie? To jest, jak powiedziałem, te dwie składowe, czyli pierwsza wrodzona, czyli nadwrażliwość i druga, nasze wewnętrzne przekonanie, że w tym kawałku to ja dokituję. Czy my wynosimy takie cechy, takie zachowanie, taką nieśmiałość z domu? Bardzo często. Dlaczego? Z domu. Ale też na przykład ze szkoły, ale i wie pani, ja próbuję sobie na przykład na swoim własnym przykładzie przypomnieć. Wiem, że jako dziecko byłem taki raczej wygadany. Gdzieś tam w rodzinie, jak trzeba było wierszyki mówić, no to wystawiano mnie. Ja te wierszyki mówiłem, rzeczywiście. I tam wszystko w porządku było. Łącznie był pan wyuczony. Byłem wyuczony, łącznie z rywalizacją z jakimiś tam kuzynami. Czyli nie było tutaj nieśmiałości, bo pan się nauczył roli swojej. Ale na przykład pamiętam taką sytuację z trzeciej klasy podstawówki, czyli też dziecko, dziesięcioletnie, prawda? Nawet dziewięcioletnie. Miałem wystąpić na akademii i powiedzieć wierszyk jakiś tam. Ktoś wpadł na genialny pomysł, że wystąpię na akademii. No pani powiedziała, że masz się nauczyć takiego i takiego wierszyka. Ja jako obowiązkowe dziecko tego wierszyka się nauczyłem. Na każdej próbie ten wierszyk mówiłem bardzo, bardzo dobrze. Co prawda tam próbowałem się z panią pokłócić, że chciałem inny wierszyk powiedzieć, który znałem jeszcze z przedszkola. A później... Przy widowni był strach, tak, który pana sparaliżował, więc wierszyk, mało tego, wie pani, on mnie sparaliżował w połowie, tylko ten strach. Bo ja zapomniał pan słowa? Zapomniałem słów, natomiast miałem na tyle sprawne myślenie, że sobie przypomniałem ten wierszyk jeszcze z poziomu przedszkola, który miałem obcykany, prawda? I zacząłem mówić ten drugi wierszyk na tej akademii, ale też powiedziałem tylko pierwszą linijkę, po czym ukłoniłem się i ze sceny zwiałem, czyli to samo dziecko, które w pewnych warunkach, na przykład w sytuacji domowej, kiedy wiedział pan, że nikt pana nie skrytykuje, dawałem sobie spokojnie radę, o tyle, kiedy stanąłem w sali gimnastycznej, opinii. Zobaczyłem, się bałem, ja się nie wiem, czego się bałem, zwiałem ze sceny, natomiast to w ten sposób zadziałało, prawda, że jak zobaczyłem stopar oczu patrzących na mnie. Czyli teraz przełóżmy to na relację damsko-męską, że czasami facet zwiewa, bo się boi. Bo się boi. A kobieta myśli, że on zwiał, bo ona nie jest na tyle atrakcyjna dla niego. Mhm. No dobrze, to teraz jak to zrobić, żeby dwie osoby mogły tą relację, którą jedna i druga by chciała poprowadzić dalej, żeby... Żeby sprawdzić, tak? Czy dlaczego nie, żeby ją kontynuować. No to wie pani, ale tutaj to myślę, że trzeba by chyba kogoś innego niż mnie zaprosić, kto byłby specjalistą na temat flirtowania. To, co jest flirt, to w języku wojskowym można by to nazwać rozpoznanie bojem. Rozpoznanie terenu. Tak, ale rozpoznanie bojem, czyli próbujemy coś, gdzieś tam puszczamy jakieś, no właśnie, kwestia, to jest kwestia języka, prawda? Jest wiele rzeczy, które można mówić nie wprost, które można mówić w taki sposób, że wieloznacznie. Ale ludzie się boją mówienia wprost. No więc skoro boję się mówić nie wprost, to trzeba mówić w sposób wieloznaczny i wtedy odbiorca komunikatu odbierze to znaczenie, na którym mu zależy. No prawda? Dobrze, bo my rozmawiamy o nieśmiałym mężczyźnie i faktycznie tak może być, ale może być też i tak, że wydaje nam się, że mężczyzna jest nieśmiały, a on faktycznie nie jest nami zainteresowany. A tak też czasami bywa, oczywiście. I delikatnie mówiąc, nie chcę nam tego powiedzieć. Zresztą odwrotnie też. Odwrotnie, prawda? Też tak bywa, bo kobiety też bywają nieśmiałe. Także nie zawsze myślimy o tym, że to jest nieśmiały mężczyzna, bo krótko mówiąc, może być nami niezainteresowany i kobieta też może być niezainteresowana. Więc powiem, że to są trudne relacje i dzisiaj wygląda to tak, że ludzie w wieku 30 paru lat mają kłopot ze znalezieniem partnera. Ale mają kłopot z wielu powodów. Po pierwsze, to jest kwestia najpierw ustalenia, kogo szukamy, czyli własnych kryteriów. To jest bardzo ważne, bo często ludzie naprawdę niekoniecznie wiedzą, kogo by chcieli znaleźć. No dobra, a jak wiedzą i nie mogą znaleźć? Natomiast to jest druga rzecz, że na przykład ustawiają te kryteria bardzo, bardzo wysokie. No tak. Że trzeba spełnić to, tych warunków 18. I takich 18. nie ma. No są, ale mało. Najczęściej zajęci już. I najczęściej zajęci, tak. No, więc to jest druga możliwość. To co wtedy? Odpuszczać?
trzeba zobaczyć, które... Nie, no oczywiście, że można nie odpuszczać, ale ze świadomością ryzyka, że mogę nie znaleźć. Mhm. Można oczywiście próbować, znaczy nie to, że ja namawiam, ale można oczywiście próbować atrakcyjnego partnera czy partnerkę odbić komuś. No nie? Są zajęci, są, no, ale to trzeba się pokazać od tej lepszej strony, żeby zechciał przyjść do nas. To nie to, że ja namawiam, tak krytycznie, ale dopuszczam. Ale to już tak krytycznie nie patrzymy na to zjawisko, prawda? Tak znaczy, jak kiedyś. No już tak krytycznie nie patrzymy na zjawisko odbijania. Uważam zresztą, każdy z nas ma prawo do szczęścia, nie? I teraz tak, jeśli ktoś by mi próbował odbić moje dziewczę, to ja się muszę starać, żeby ona była nie do odbicia. Mm-hmm. I wtedy, jak się odpowiednio staram, to no oczywiście są przystojniejsi ode mnie, ale to musi być, trzeba zrobić tak, żeby na przykład ta przystojność nie była zasadniczą, najważniejszą cechą. Żeby moje dziewczę było ze mną nie dlatego, że ja taki przystojny jestem, tylko może na przykład dlatego, że taki wygadany i do pani do radia przychodzę. I do państwa także. Tak, z tym odbijaniem to teraz jest też tak, że tak właściwie to nie ma potrzeby odbijania, bo nikt nie chce się za bardzo angażować w sytuacje konkretne. Mężczyźni potrafią mieć dziecko z jedną kobietą, dziecko urodziło się tuż, a mężczyzna umawia się z drugą kobietą. Kobieta się zastanawia, dlaczego on w sobotę i w niedzielę nie może, no bo wtedy pieluchę zmienia. Pani, ale to nie jest tak, że to tylko mężczyźni, bo sam widzę, ostatni raz wczoraj rozmawiałem akurat z mamą dziewczęcia, które ma lat 20, które dziecko urodziło, a babcia, czyli mama tej dziewczyny dziecko wychowuje, bo to dziewczę, mój mama... Musi znaleźć partnera. Znaczy, znalazła przecież, nie? Nawet dziecko sobie z nim zmajstrowała. Natomiast no tak, ale on jej się nie podoba. On się jej nie podoba, on się podobał na trochę, więc ona teraz chodzi i szuka, tylko że szuka, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno ich sprawdza, nie? Najpierw sprawdza, czy umie zrobić ładne dziecko. No ładne dziecko zrobił. No nie, ale to jest właśnie to, że także to nie tylko mężczyźni tacy są. Kobiety dokładnie też takie same bywają. Muszę powiedzieć, że patrzę na tę sytuację, która ma miejsce, no jakoś zupełna nowość pojawiła się na rynku damsko-męskim. No może, znaczy jest to pewnie trochę inaczej, wie pani, znowu, ale też każdy z nas patrzy z innej perspektywy. Ja z racji zawodu z tymi sprawami spotykam się częściej, bardzo często też słyszę na przykład takie coś, wie pan, bo u nas nigdy w rodzinie czegoś takiego nie było, no i nagle się było, wzięło i pojawiło, ale znowu, to jest coś, o czym ja słyszę, a pani nie, bo oni, ci ludzie się tego wstydzą i nie mówią o tym, nie? Więc pani, jak powiedzmy, może gdzieś tam znać wśród znajomych, nie? No ja z racji zawodu, że się z tym spotykam na co dzień. Także traktuję to jako rzecz, no powiedzmy, w miarę normalną, a na pewno spotykaną. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Dariusz Sobieski z Fundacji Subvenio. Dziękuję pani i dziękuję państwu. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.